A w sierpniu polecamy te oto nowości. Pieśń o Achillesie to powieść, jak wiele przed nią w literaturze, oparta na motywach z mitologii starożytnych Greków. Heros Achilles to postać, która w Iliadzie Homera odgrywa znaczącą rolę w zakończeniu trwającej 10 lat wojny trojańskiej. Znamy go więc jako szaleńczo odważnego wojownika, któremu chwała jest przeznaczona. Madeleine Miller pokazuje nam w swojej książce człowieczą stronę Herosa. Historię poznajemy z punktu widzenia najwierniejszego towarzysza Achillesa. Patroklos jest od dzieciństwa jego najlepszym przyjacielem, a ich relacja staje się z czasem wyjątkową miłością. Autorka pokazuje nam, jak ludzkie emocje i namiętności kształtują Achillesa jako Herosa, półboga, i jaki mają wpływ na wypełnienie jego przeznaczenia. Pieśń o Achillesie pozwoli Wam zanurzyć się w historię starą jak świat i doświadczyć emocji jakże współczesnych. W okolicach chińskich i indyjskich miasteczek, w których produkuje się dżinsy, wymarło życie w pobliskich wodach. Zachorowalność na tajemnicze choroby płuc oraz skóry drastycznie wzrosła i przychodzi na świat więcej dzieci z wadami wrodzonymi. Co zrobić, żeby nie wyrzekać się wszystkiego, co lubisz, a zadbać o planetę? Amerykańska dziennikarka Dana Thomas w książce Modopolis demaskuje i analizuje prawdziwą cenę fast fashion. Przeczytajcie więc tę świetnie udokumentowaną książkę o kulisach przemysłu modowego. Warto przestać spychać na dno pamięci myśl o tym, gdzie i jak powstają nasze ubrania. Warto zastanowić się nad słowami Virginia Woolf z powieści Orlando. Choć błahą drobnostką wydaje się strój, zmienia nasz pogląd na świat, jak również pogląd świata na nas. Andrzej Kruszewicz to podróżnik, doktor weterynarii, ornitolog pasjonat i dyrektor warszawskiego zoo. Joanna Pawlikowska jest autorką i producentką wielu filmów i programów przyrodniczych. Wydali razem książkę Planeta Bałtyk, która jest wnikliwym spojrzeniem na fenomen, na który zwykle patrzymy podczas urlopu bez głębszej refleksji. Z książki możemy dowiedzieć się wielu często zadziwiających rzeczy na temat życia w wodzie i na brzegu morskim. Z równą uwagą autorzy piszą o morświnach, jak i o formach morskiego życia, które dostrzec można pod mikroskopem. Poznajemy historię powstania Bałtyku i jego przemian, które utworzyły jego dzisiejszy kształt. Mamy tu także ciekawe rozmowy z naukowcami badającymi Bałtyk, odpowiedzi na pytania, co jest szkodliwe dla morza i jaka jest jego przyszłość. Planeta Bałtyk to książka do zabrania na urlop nad morzem. Kiedy będziecie ją czytać na plaży, inaczej spojrzycie na to, co Was otacza. Współczesny Seul nie jest wyrozumiały dla kobiet, zwłaszcza niezamożnych. Aby uzyskać przepustkę do lepszego świata, trzeba wpisywać się w wyśrubowany kanon urody. Cztery młode Koreanki z powieści Gdybym miała twoją twarz robią wszystko, aby utrzymać się na powierzchni, bo bycie kobietą w społeczeństwie pełnym nierówności oznacza ciągłą walkę z surowymi normami kulturowymi. Świetna, otwierająca oczy na koreańskie społeczeństwo lektura, pokazująca jednocześnie uniwersalność losu kobiet we współczesnym świecie. Te i wiele innych książkowych propozycji znajdziecie w naszym katalogu elektronicznym. Zapraszamy!